Agata Jagiełło. Agata, którą, jak już wspomniałam, część z Was zna, ponieważ ona zarządza stroną Czacia Night. Agata, ja ją znam od 10 lat, słuchajcie, społeczniczka. Każdą wolną chwilę poświęca po to, żeby oddać od siebie coś temu miastu. Działa w klubie Toastmasters, działa w Peczarcia Night, działa w Zakochani w Szczecinie i jestem przekonana, że ja wymieniłam tylko fragment rzeczy, które ona społecznie robi na rzecz tego miasta. Dzisiaj opowie nam o tym, jak znaleźć miłość w tym mieście. Agata, zapraszam. Dziś rano, a mianowicie jadąc do pracy w windzie, spotkałam młodego człowieka, który był bardzo zbulwersowany jakimś napisem na billboardzie, że nie czuje się, tylko żyje pracą. To czym tu żyć w tym Szczecinie? I zanim zdążyłam w ogóle powietrza nabrać, żeby mu powiedzieć, no człowieku w ogóle, jak czym żyć? Rób kultury nie ma, twierdzi. Tak to rób kulturę, tak? Twórz historię, żyjesz tu i teraz, więc bądź częścią tej legendy, którą jest Szczecin. Sam nią bądź. Ale jak wspomniałam, rano, jeszcze przed poranną kawą, refleks nie zadziałał, podróż miną się skończyła. I teraz, o co chodzi? Kiedyś wpadł mi w ręce raport tajnego eksperta do spraw Stolicy Kultury, który przyjechał do Szczecina, to co pierwsze to zobaczył, to to, że chodniki są wąskie. Nie liczył, ile mamy teatrów, kin, koncertów. I wtedy przyszło mi coś takiego do głowy. To, co jest kulturą, to jest przede wszystkim to, co mamy na wyciągnięcie ręki. I a propos tego, co mamy na wyciągnięcie ręki, po nie w czasie dowiedziałam się wiele lat temu, że dwa piętra pode mną, na szóstym piętrze, mieszkali kiedyś państwo Lidia i Jan Gajowie, którzy byli pierwowzorami głównych bohaterów serialu Czterej Pancery i Pies. Z tym, że oczywiście w realu Lidia i Jan byli parą, Marusia nie miała nic do gadania. I kiedy pomyślałam sobie, jak fajnie by było gdzieś w jednym miejscu z fajnymi ludźmi zwiedzać takie właśnie miejsca w zasięgu ręki, mówić, spotykać się i mówić o ludziach, którzy też są ze siebie ręki, to pomyślałam sobie, chcę spotkać takich ludzi, którzy będą chcieli mówić o sobie zakochani w Szczecinie. I to marzenie powoli się spełnia, z czego się bardzo cieszę. Spotykam ludzi, którzy cieszą się tym, co można spotkać za rogiem. Dostrzegają piękno w takich miejscach, które być może no, nie przyszłoby innym ludziom, żeby dostrzec w nich piękno. Interesują się ludźmi, życiorysami ludzi, którzy żyją obok nas. I tu przykład. To, moi drodzy, nie Las Vegas, to Las Szczecin, widziany oczyma znakomitego fotografa zakochanego w Szczecinie, Józka Więckiewicza. Więc jest... Więc pozwoliłam sobie zamieścić to jako fantastyczny przykład tego, gdzie można widzieć piękno. Szczecin ma wiele do zaoferowania, ma wiele drobnych, takich zdawałoby się niepozornych miejsc, oczywistych na pozór. Plac Grunwaldzki, pełen tajemniczych masońskich symboli, to jest obowiązkowy punkt zwiedzania dla wszystkich moich gości, przyjaciół, którzy przyjeżdżają do Szczecina. Oczywiście dla wytrwałych, na przykład Puszcza Bukowa, gdzie ostatnio znaleźliśmy nowoczesne miejsce kultu. Co tam się dzieje, to nie wiemy, ale się dowiemy. Dla mniej wytrwałych proponuję inne ciekawe rzeczy, które w Szczecinie można znaleźć za każdym rogiem. Gdzieś się czai legenda. A jeśli się nie czai, to ją stwórzmy. Nie wiem, czy wiecie, że na bocznej ścianie kościółka Piotra i Pawła znajduje się skarbona z płaskorzeźbami świętego Piotra i Pawła, którzy są patronami tego kościółka. Powiadają, że jeżeli wrzucić do tej skarbony
jakieś drobne pieniążki jednemu i drugiemu, to oni spełnią życzenie, które się wtedy pomyśli. Oczywiście nikt w to nie wierzy, aczkolwiek jest to najbardziej popularne miejsce wśród wszystkich moich przyjaciół, którzy przyjeżdżają do Szczecina, i to wielokrotnie. Za każdym razem musimy tam iść w jakimś innym celu po to, żeby wrzucić pieniążek do skarbony. Oczywiście nikt w to nie wierzy, natomiast te miny po prostu widać. Moje dzieci wracają. Takie życzenia mam, takie życzenia mam. I widać po prostu, że to nie do końca prawda, że w to nie wierzą. I bardzo dobrze, trzeba korzystać z każdej pomocy, jaką tylko się da znaleźć. Najwspanialsze chwile, słuchajcie, potem to w knajpie nad kufelkiem piwa, kiedy uda mi się z nich wyciągnąć, jakie to życzenia i marzenia przekazali właśnie Pawłowi i Piotrowi. I uwielbiam to, ponieważ ja również uwielbiam ludzi i myślę, że nie ma ciekawszej legendy niż... Tak, to nasza koleżanka. Nie ma ciekawszej legendy niż prawdziwe ludzkie historie. Dlatego innym jeszcze projektem, o którym myślę i który bardzo, bardzo chcę, żeby się sprawdził, to taka seria Zwykli, niezwykli Szczecinianie. I na pierwszy ogień, to niefortunne wyrażenie, wszystko przez czterech pancernych, przepraszam. Jako pierwszą chcę opisać moją kochaną przyjaciółkę Anię, której życie jest opowieścią o pomaganiu. I uwagi, chcę, żeby świat o tym się dowiedział. Także mam do Was taką prośbę, pomyślcie, słuchajcie, o ludziach, którzy żyją wokół Was, może dwa piętra niżej, może na sąsiedniej klatce, może chcielibyście o nich napisać. A cztery, ja też nie mam talentu do pisania. Poza tym nie mogę za bardzo pisać w tych projektach wyłącznie o swoich znajomych. Oczywiście mogę, ale nie wypada. Dlatego czekam na Wasze inspiracje, na Wasze teksty i będziemy je zamieszczać w naszej skromnej, ale zawsze bazie internetowej, a kiedyś, kto wie, porozmawiam z Piotrem i Pawłem, może uda się załatwić jakieś lepsze strony internetowe, warunki do tego, żeby przedstawiać ludzi. Mili goście, ja nie mówiłam, że recepta na miłość, aby zakochać się w Szczecinie, będzie prosta. Miłość to nie jest uczucie, które się wydarza. Trzeba sobie na nie zapracować. I proponuję, jeśli tego nie chcecie robić sami, dołączcie do Zakochanych w Szczecinie. Chodźcie z nami na wycieczki, które organizuje między innymi Zakochana w Szczecinie Ela Popidańska. Polecam wszyscy. Słucham? Zawsze jest fajnie. Zawsze jest fajnie, nie przeszkadzam. Zawsze jest fajnie, tak jest. Także zapraszamy, zakochujmy się w Szczecinie razem, bo w kupie zawsze raźniej. Thank you.